Cześć, witajcie na kanale Mijo Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole zapowiadana już wcześniej elektroniczna mini poziomica Solar Go Smart. Zapraszam. Pokazywałem Wam już wcześniej moją Solar Go Magnetic w wersji Clip. Bardzo fajne i ciekawe rozwiązanie. Natomiast dziś porozmawiamy sobie, można by powiedzieć, o jej elektronicznym bracie, czyli o Solar Go Smart. Przychodzi to zapakowane w taki kartonik, jak widzicie. Tu jeszcze był taki plastikowy uchwyt do zawieszenia, ale go obciąłem, bo mnie po prostu irytował. Otwieramy i w środku mamy naszą poziomicę w takiej zabezpieczającej gąbeczce, a pod spodem jest krótka instrukcja obsługi i tak właśnie powinno się robić instrukcja obsługi. Jest to instrukcja obsługi obrazkowa, wszystko w jednym miejscu, łatwo, szybko i przyjemnie. Mamy też w zestawie niewielki pokrowiec taki, to jest chyba jakiś rodzaj nylonu, ze szlufką do paseczka, w którym możemy sobie naszą poziomicę włożyć i transportować ją w ten sposób albo w ten sposób mieć ją zawsze przy sobie w trakcie pracy. Przyjrzyjmy się naszemu rozwiązaniu nieco bliżej. Jeżeli chodzi o wymiary, to ma ona, moi drodzy, 8 cm na 55 mm na 27 cm, jeśli chodzi o grubość. Waży niewiele, bo około 100 gram. Sola generalnie mówi nam, że jeżeli chodzi o dokładność pomiaru, to dla 0 i dla 90 stopni jest to dokładność rzędu 0,05 stopnia, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe pomiary, to są to 0,2 stopnia. Urządzenie, moi drodzy, zasilane jest jedną baterią. Jest to bateria AA, która zresztą była w zestawie i ją otrzymujemy od razu przy zakupie. Jeżeli chodzi o całe nasze rozwiązanie, to zarówno u góry, jak i po bokach jest ono delikatnie wypukłe. Natomiast pod spodem mamy taką fałkę, która ułatwi nam pomiary na rurach, na innych okrągłych elementach, oraz wyposażona jest ona w magnes. I ten nasz magnes, moi drodzy, jest to magnes neodymowy, trzyma, jak widzicie, naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o budowę naszego urządzenia, to jest ona wyposażona w trzy przyciski. Mamy przycisk włączenia, wyłączenia, przycisk Hold oraz przycisk do przełączania trybu, czyli przycisk Mode. I tutaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o włączenie urządzenia, to włączamy przytrzymując przez 1 sekundę. Podświetla się nam na niebiesko i urządzenie się uruchamia. Natomiast jeżeli przytrzymamy przez 2 sekundy, to urządzenie się nam po prostu wyłączy. Jak widzicie, podświetla się elegancko na niebiesko. Włącza się od razu w trybie z Bluetoothem. Czyli możemy się sparować z aplikacją, ale do aplikacji dojdziemy za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o wciśnięcie przycisku Mode przez 2 sekundy, to aktywuje on dźwięk i ten dźwięk informuje nas swoim natężeniem, jak blisko zbliżamy się do upragnionego zera. Wyłączymy sobie ten dźwięk, bo jest irytujący, ale czasami może się przydać. Jak widzicie, po bokach mamy dwie strzałki, jedną w górę, drugą w dół w naszym wypadku i to nam pokazuje, w którą stronę powinniśmy przesunąć, żeby uzyskać nasze upragnione zero. Przycisk Hold, czyli ten przycisk tutaj, służy do zapamiętywania pomiarów, czyli w tym wypadku mamy pomiar zapamiętany i niezależnie od tego, co robimy, to on się po prostu trzyma. Możemy go sobie przypisać gdzie indziej, gdzie potrzebujemy. Następnie drugim wciśnięciem po prostu naszą poziomicę odblokowujemy. Jeżeli chodzi o dokładność, no to w tym wypadku, jak widzicie, mamy dokładność w dziesiętnych. Jeżeli chcemy uzyskać dokładność w setnych, musimy jednocześnie przytrzymać przycisk włączenia i przycisk Mode. W tym momencie, jak widzicie, mamy już dokładność w setnych. Wyłączamy, przechodzimy do
dziesiętnych z powrotem. Wciskając przycisk Mode zmieniamy jednostki. Przyciskając go raz, tak jak widzicie, zmienił się napis na milimetry na metr. Wciskając go po raz drugi zmienia nam się na procenty. Wciskając po raz trzeci mamy cale na stopy. Wciskając po raz czwarty mamy również cale na stopy, ale jak widzicie w zupełnie innym odniesieniu. Jeżeli chodzi o przycisk Hold, to jest dość ważna sprawa. Możemy go również użyć do zmiany z pomiaru bezwzględnego na względny i odwrotnie. Wciskamy po prostu przycisk Hold i w tym momencie, jak widzicie, pojawia nam się na ekranie napis INC i w tym momencie od tej powierzchni następuje nasz pomiar. Czyli już wiemy w tym momencie, jakie mamy odchylenie w stosunku do naszego pierwszego pomiaru. Mamy jeszcze oczywiście kalibrację, natomiast tą kalibrację będzie mi dość ciężko pokazać, więc ja po prostu Wam o niej opowiem. Kalibracja polega na tym, że wciskamy przycisk włączenia i przycisk hold przez 2 sekundy. W tym momencie pojawia nam się tak zwana jedyneczka. Wciskamy przycisk power. Ta jedyneczka, jak nam przestanie migać po około 7 sekundach, obracamy naszą poziomicę o 180 stopni, bo w tym momencie pojawia się przycisk 2, naciskamy znowu przycisk power i w momencie, w którym on przestaje migać, mamy już ponownie skalibrowaną naszą poziomicę. Tyle, jeżeli chodzi o budowę i możliwości, przejdziemy do aplikacji. Ok, jeżeli chodzi o naszą aplikację, moi drodzy, to będziemy potrzebowali aplikacji SolarMeasure. Widzicie w tej chwili przejście na mój ekran, uruchamiamy aplikację SolarMeasure. W tym momencie on się nas pyta, z czym chcemy się połączyć. Wybieramy Digital Level. Włączamy nasze urządzenie, bo urządzenie musi być włączone i ono w tym momencie pojawia się na ekranie i automatycznie się nam podłącza. Jak widzicie na ekranie mamy tutaj odchylenie, możemy oczywiście przełączyć pomiędzy pomiarem względnym a pomiarem bezwzględnym, to co pokazywałem Wam wcześniej. Możemy zmienić nasze jednostki w zależności od tego, co potrzebujemy. Możemy ustawić przycisk Hold, możemy również zapisać nasz pomiar lub w tym momencie, tak jak klikam, zapisać ze zdjęciem. Bierzemy Take Photo. Robimy zdjęcie. I to zdjęcie już nam się w pamięci zapisuje. I mamy po prostu nasz pomiar zapamiętany. Całkiem fajna, całkiem ciekawa opcja. Myślę, że widzicie to na ekranie, że tutaj opóźnień nie ma jakichś przerażająco wielkich. Możemy sobie spokojnie przy tym poradzić i spokojnie z tym pracować. Co i do czego może nam się to przydać, że mamy tą aplikację? Tak naprawdę to, co teraz widzicie, to jest powód, dla którego ja tą poziomicę w ogóle kupiłem. Myślałem o niej od dłuższego czasu, natomiast ostatnio miałem okazję montować najnormalniej w świecie meble z paczek. Była to kuchnia, no i te wszystkie szafki trzeba było na nóżkach, na krzywej podłodze ustawić tak, żeby ten blat elegancko przylegał i żeby można go było sobie na spokojnie przykręcić. No i w tym momencie sytuacja niestety była taka, że musiałem co chwilę kręcić nóżkami, wystawiać głowę spod szafki, zaglądać do góry, wkładać z powrotem. W tym momencie możemy położyć sobie telefon przed sobą, poziomicę u góry na szafce, kręcimy naszymi nóżkami i widzimy, jak nam się to zmienia. I stwierdziłem po tej akcji, że no muszę to mieć, bo to na pewno mi ułatwi sprawę. Natomiast oczywiście przyda się to w tysiącach przeróżnych sytuacji, od odbiorów mieszkań po różne inne historie, nie tylko i wyłącznie przy montażu mebli. Ale tutaj na pewno też będzie pomocne. Tak jak mówię, opóźnienie jest fajne, opóźnienie nie jest wcale duże. Urządzenie naprawdę działa. Moi drodzy, nasz sprzęt w obsłudze jest dziecinnie prosty. Nawet
może wygląda delikatnie zabawkowo, natomiast zabawką na pewno nie jest. Jest to fajne, profesjonalne, w pełni funkcjonalne narzędzie, warte każdej złotówki. A jak już jesteśmy przy pieniądzach, no to musimy sobie porozmawiać o tym, ile to tak naprawdę kosztuje. I powiem Wam szczerze, że ja swoją kupiłem za kwotę 290 zł na Allegro. I teraz mam jeszcze szansę wrócić do tematu, o którym Wam nie powiedziałem. Po jakimś czasie nieużywania tej naszej poziomicy, to nasze niebieskie podświetlenie wyświetlacza gaśnie. Ale wracając do ceny, można ją kupić spokojnie poniżej 290 zł, które ją za to dałem. Natomiast nie będzie to jakoś bardzo przerażająco mniej. Trzeba się liczyć z tym, że jest to kwota około 300 zł za tego typu rozwiązanie. Wiem, że nie jest to sprzęt dla każdego, aczkolwiek uważam, że przyda się w każdym warsztacie i przy każdym rodzaju działalności. Można nim spokojnie zastąpić inklinometr, jakieś pochyłomierze elektroniczne od różnych producentów, aczkolwiek no pochyłomierz to pochyłomierz, a ta poziomica to poziomica, zupełnie inna opcja, zupełnie inna zabawa. Ja bym ten sprzęt troszeczkę powiększył i jednak mimo wszystko dodał na wierzchu dodatkową libelkę. I to na pewno zrobiłoby robotę i spowodowałoby, że to narzędzie będzie jeszcze bardziej uniwersalne, bo czasami nie chce nam się go po prostu uruchamiać tylko po to, żeby zrobić jakiś pomiar mniej więcej, do którego w zupełności wystarczą tradycyjne libelki. Dlatego taką ewentualną zmianę wprowadziłbym od siebie. Uważam, że kwota 300 zł, niespełna 300 zł nie jest ceną zaporową, ale oczywiście nie jest też ceną niską, co oznacza, że myślę, że spokojnie można sobie na coś takiego pozwolić. Na pewno z tego powodu nie zbankrutujecie. Aczkolwiek no miłośnicy tanich narzędzi spokojnie kupią w tej cenie jakąś wkrętarkę albo inne tego typu marketowe urządzenie. Ja generalnie jestem, no tak jak widzieliście, poziomica po pewnym czasie bezczynności sama się wyłącza, co jest też świetnym rozwiązaniem. Tyle myślę, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Więcej Wam już tutaj nie będę marudził. Czekam na Waszą opinię, zastanawiam się, co Wy o tym myślicie. Dla mnie sprzęt naprawdę spoko i wart każdej złotówki. Cieszę się, że w końcu jest u mnie. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na materiały jak zwykle co poniedziałek i co piątek. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Hej!